Nie, nie, ja proponuję, żebyśmy zagrali, że na przykład pokochaj szachy, czy ty mówisz figura, a ja nią robię ruch. Ej, Slay, ale zajebisty pomysł! Ja bym to nazwał ręka i głowa. Że wiesz, że ktoś mówi ruch, a ty musisz wykonać... Dobre. No są takie dwie fajne hot dziewczyny, które tak lubią grać z widzami. Boty chyba. Ej, to ja bym mimo wszystko tak to proponował, żeby było jednak tak, że jestem ze Slayem, bo się znamy. Ja chcę być Bartkiem. Ale ty znasz pokochajka i już chociaż raz gadaliście. Żeby a, no nie dobra, było tak, no wiesz, pokochajka. Slayprox powiedział do niego nawet per pan, a to jest nasz dziadek z community. My się śmiejemy, no że wiem, on ma 140 lat. Ja mu zawsze mówię, że 22 ma. Żeby ale w sumie być... możemy się mieszać, w sensie możemy raz zagrać tak, a raz tak. Żeby no może być taki czworokąt. Nie mów do niego dziadek, tylko mów, że ma 22 lata, nie bądź Bartek jak świnia, ok? Stary, gdybym był jak świnia, to bym... Do partii. Halo? Ej, dobra, już jestem już spokojny szachy, tylko ja nie wiem, co zrobić, żebyśmy byli w sporcie, to może po prostu już będziemy grać. No. Tak, bo to jest tak, wyzwij mnie po prostu, wiesz? Dobra, wyzwę ciebie, dobra. No, dawaj. Ale mam pytanie, czy możemy zagrać opening, który znam? W sensie, jakbyśmy polecieli Szkotem albo, no, czarnymi, to ja nic nie umiem grać, więc ja... No cokolwiek będę robił. Dobra. Ja z tobą na Slayprox Bartek, ty mówisz ruch, a to znaczy mówisz jaki pionek, a ja robię ruch. Dobra, czyli wy sobie gracie na szachownicy, czyli my streamujemy waszą szachownicę, a mówimy wam głosowo, jakim robicie ruchy. Okay. Tak. O, dobra, 10 minut towarzyska, dobra, może być. Gramy czarnymi. Masz? Czekaj. Nie widzę jeszcze. To tak w ciemno mówię, wykonaj pionem pierwszy ruch. Tak, no to gra czy nie? Bo dostałem jeszcze jedno zaproszenie, ale chyba to gra. Jesteś tu? Jestem. Dobra, okay, no. Wykonał ruch, dobra. O kurczaki. Dobra, pion. Ty kurwa, to nie jest on! To jest szachowy topir, a nie tapir. Ja pierdolę! To jakiś widz! O kurwica! Ty, nie za... Ale prank! Nie, no dobra. Dobra, we got pranked. Dobra. Mamy partię, mamy czarne. Pion, zakładam, że pierwszy. Tak, pion. O, mam. A ja mogę głośno myśleć, nie? Dobra. Tak, pion. O, dobra, to znam. To będzie w miarę łatwo. A Bruce nie zna. Okej, okay. I teraz ty znasz zwykłego Szkota, a nie znasz gambitu szkockiego, więc... Czekaj. Dobra, poddymiamy, stary, no. Po co go pokonywać? No dobra, no. Goniec, poddymiamy. Wiem, że białopolowy goniec... Tylko gdzieś się nim dokładnie ruszał człowiek. Czekaj, chyba pamiętam. Dobra, chyba tutaj. Nie mogę powiedzieć git. Czy... No nie możesz. Wiem. Goniec. O kurde, gdzie ten goniec? Żeby obronić tego pionka? Chyba to. Dobrze zagrałem? Nie mogę mówić. A, fuck. No powiem wam, że to będzie partia roku. Tak, pokochaj szachy, w którym gram jest CM-em. Chipsów. Z paczki chipsów masz ten tytuł? No. A gdzie mogę taki tytuł w paczce wygrać? Musisz celować w serowe, bo w paprykowych długo szukałem, nie było nic. Ja kiedyś kupiłem sobie chipsy, wtedy były po 60 groszy lejsy, co się Pokémony zbierało, jak byłem dzieckiem. Okay. I ja kupiłem sobie chipsy i kupił sobie kolega. Stwierdziliśmy, że wymienimy się paczkami chipsów. Mm-hmm. No i w mojej były 3 Pokémony, a w mojej było w ogóle, nie było. A 3 Pokémony w jednej paczce to jakbyś w lotka wygrał. I mi smutno było. Tak, no to tak. Może zagramy pionkiem, jasne. Ale kontynuuj, bo to piękna historia jest. No i tyle, wymieniliśmy się... No jak, no jak... Nie no, dobre. Pyk. Nie, musisz... Śpiesz się powoli, to jest tak jak wiesz, jesteś na randce z kobietą, nie chcesz kończyć szybko, nie? Chcesz, wiesz, kurde. Musisz ją najpierw dobrze poznać, nie? No ale po 40 minutach już siły się nie ma. Jak ty młody jeszcze jesteś, jak ty po 40 minutach nie masz siły? No gra wstępna 30 minut, no i 15 minut w tę drugą stronę i no i deduwa, no, i do spania. A, czaję. Za moich czasów to było w drugiej stronę, 15 minut gra wstępna, potem pół godziny, a... Widzę, że czasy się zmieniają. No ja nie mam kondycji, nie? No. To właśnie to jest chyba teraz... Najgorzej jak masz dziewczynę nimfomankę, bo zazwyczaj facet bardziej lubi się kochać. Ale jak dziewczyna chce więcej od faceta, to już jest tragedia. Bo dziewczyna tak jakby chyba łatwiej jest kontynuować jej parę razy, a facet to ma trochę gorzej, nie? Mhm.
Ciekawe, o czym rozmawia Bartosz ze swoim partnerem. I przykładowo teraz koń C3 było lepsze. I lekka przewaga wypuszczamy, ale whatever. Właśnie wiesz tak co, nie chciałem blokować tego gońca, ale... No, paradoks polegał na tym, że w kolejnym ruchu byłaby wieża AD1 nawet z matem, no nie? No kurde. Wolisz jak kobieta jest nie ma podczas seksu, czy jak kwiczy jak pojebana? Ani tego nie lubię. Wolę jak jest cicho. Jak ja... Ty, ja już go kocham, no chłop ma i taką tak powagę krzyczy w tym wszystkim. Dobra, to już wszystko wygrywa, ale król. No teraz już pójdzie szybko, król. Goniec. Dobra, poddajemy. Aj, tak jest, Slay! Dobra robota! Dawaj, nice. Dobra, to musimy jakoś się z nimi porozumieć i będziemy się iść w czwórkę. Nie dobra będzie podpowiadania, a też nawiążą się rozmowy. To będzie zabawne. Tak, tak. Halo, halo, halo. Oh, ja. Kurczę. Słuchajcie, jak w czołgu. W jakim znowu czołgu? Co się stało? O, już jest dobrze, siemanko. A, no w czołgu, rozumiem, bo ja durszlak na głowie miałem i mogło być echo. Sorry, dobra, wracamy. Słuchajcie, bardzo dziękuję za partię, zajebista partia. Aczkolwiek trochę ten, daliśmy ciała. Ale chcemy rewanż, chcemy rewanż. Dobra. Ej, dobra, ale teraz gramy tak, bo wy się w ogóle nie znacie. No ja też tak chciałem. Slayprox poznaj, pokochaj szachy, pokochaj, poznaj Slayproxa. Dzień dobry. Dzień dobry. I ogólnie teraz my jesteśmy rączkami, a chłopaki są mózgami. I umówiliśmy się, że siedzimy wszyscy razem na jednym Discordzie, żeby też ewentualne rozmowy dotyczyły wszystkich. Ale jak ja mam być mózgiem, to teraz ja chcę mieć białe. No dobra. Dobra. A ty Brusi, wyłącz silnik w ogóle. Chłopaki, wy musicie włączyć silnik, bo wiem, że wy nie oszukujecie, ale widzowie się dowalą. A ty masz, Brus, włączony termometr. Kiedy? No teraz. Macie grę? Tak. Ja już mam, tak. A nie grajcie jeszcze, bo ja szukam. A jak obycie szachownicę? Jak spektatować? Mam 37 sekund na zrobienie ruchu. No gdzie spektatuje się? No powiedz ten pierdolony pion. No ale gdzie mam spektatować? Ale powiedz pion najpierw, bo mam 20 sekund. A, wejdź na czeską i oglądaj moją ten. Bo na jednym Discordzie chyba nie damy rady 10 tych zaszerować. No gdzie mam oglądać, pokochaj szafy, jak gra. Dobra, pion, pokochaj, pion, dobra, pion. Czekajcie. Wysyłam ci link, masz na Discordzie. Ej nie, bo będzie nieaktualny, pokochaj, ruszaj się, masz 2 sekundy. Git. Pion. D4, k***a, Brus się załamie. Nie, no od nowa, bo ja nie widzę od nowa i D4 to w ogóle, nie, ja tego nie gram. A ty już widzisz partię. Ale stary, pokochaj szachy, gra w szachy dłużej niż jesteś na świecie. Nie, i żadne D4, nie. Nie D4, od nowa i powiedzcie mi, gdzie mogę spektatować. Nie ma, że k***a nie ma, bo... Nie! Ale na Discordzie cię wysłałem. Ale rozumiesz, jak pokochaj jest ręką, to on zawsze może grać co chce i mu powie. Co ale mu ja nie chcę grać w D4, no. Ja, z ciekawości, jak ci grają D4, to poddajesz partię. Dobra, powiedz Slayprox, co gram? Dajcie, no nie D4, no mówię, dobra, że lubię pion? Partię włoską, a ten dziadek wie, że D4 gra. Brusik, mały dziadu, bądź mężczyzną, weź to na klatę, pokaż wszystkim, że czy lewą ręką, czy prawą ogarniasz temat, więc poszło D4, co teraz zagramy? Ej, bo ja mam tą maszynkę, czemu, jak to wyłączyć? No mówiłem, wyłącz to, mordo! No ja nie chcę grać D4! A, no mogę zagrać twój... Ale ja mogę ciągle zagrać twój ulubiony ruch. E4 jak ludzie, proszę. Możesz, kurde, 23 sekundy. Nie umiem, nie znam żadnego debiutu na D4! Dobra, powiedz mi, jaka jest twoja ulubiona figura? Koń. No i pięknie! Ale dlaczego mam grać partię na D4? Okay, bo się czegoś nauczysz. Dobra. Dlaczego? D4 grają noby. Dobra, to ja spróbuję poddymić. Tak, Brus powiedział goniec. Mhm. Dobra, co gramy? Brusiku. Goniec. Halo? Goniec? Tak, goniec albo to będzie twój koniec. Jan. Brus się obraził, bo musi grać D4. Nie obraziłem się, myślę. No i jeszcze ten shot, ulubione zwierzę Brusa, ja pierdolę. No, na pewno byś był w top 3. Kto? Ty, Gamoniu. Ale czemu? Bo ja a, że zwierząt, Boże. A to miłe akurat. Czyli tak, konie, świnie i krety, tak? Kto taki ma ten... Dobra, nieważne. Zwierzyniec.
Nie, nieważne. Bo ty nie wiesz. Mniej wiesz, no lepiej śpisz. Trzymajmy się tej zasady, Patryk. Co gramy, Brusik? Już liczę. Bicie, pokochaj, bicie, a ty wcześniej już miałeś kontakt z Brusem? Kontaktów żadnego z Brusem nie miałem. Znaczy nie. Ale wiesz, ustny. Ustny? Tym bardziej ustny nie mieliśmy. Może gadaliście, gadaliście. A, o to ci chodzi. Dobra, pokochaj szachy. Jak widzisz naszą pozycję? W skali od 0 do 10. 10, nie? A będąc jest, szczerym? Jest, no będąc szczerym, dyszka. Nie, no po co kłamiesz? No muszę otuchy mu dodać, no. Damy radę. Jesteś... Ta... Oj, kurwa. Dobra, dobra, dobra. Moi drodzy. Czy to był misklik? Tak, mózgu misklik mój. Dobra, robimy rewanż. Szerszenik. I dwie fryteczki. I dwie fryteczki. O, dobra, kurwa. Ale jeszcze raz tak samo, ja jestem głową... Dobra, no to co, Brusik? Piątek? Halo? Ale moment, gra... A, mikrofon stuknąłem, przez przypadek się włączył. Mam nowy taki future w mikrofonie. Tak? Piątek. Ile kosztował? 500. Żółtny dla ciebie, jaglacz. Jak stuknę w mikrofon, to mi się mutuje. Zadowolony, Brusik? Tak, kocham cię. Dobra, pion. Kurde. Koń. Bartek, miałeś na myśli tą pułapkę, że on bije, jak gram koniec F7, on wbija królem hetman na pole D5, bo to pamiętam. Kurwa, długo ci to zajęło, zanim z czatu przeczytałeś, ale masz rację. Nie przeczytałem na czacie, nie mam żadnej wiadomości na czacie. To szacun, bo zapamiętałeś. Widzisz, 3 razy ci pokazałem, nie pamiętałeś i za 4 pamiętasz, to sukces. Znaczy serio. Pterodaktyl dla ciebie. Jakby Slayprox, nie wiem, czy jesteś świadomy i czy ja to mogę mówić. Urlaczek. Dobra, nieważne, wiesz. Znaczy ogólnie jestem świadomy tego, że jesteśmy no w sytuacji takiej, no. Nie no, dobra, bo jak już powiedziałem, to ty zaczynasz źle myśleć. Powiedziałeś Hetman, tak? Zapomnij. Powiedziałeś Brusik Hetman, tak? Zapomnij. Pterodaktyl. O kurwica, znalazł. O to był? To był pterodaktyl? Tak. To był pterodaktyl. Jeszcze zrobię fida. Będę teraz mówił jak shit. To troszeczkę brzmi jak upo, ale w sumie to zawsze trochę brzmi jak upo. Jestem sobie samotnym nobem w szachy. Nikt mnie nie kocha. Proszę bardzo. Won Waldhofenie, bardzo dziękuję za 10 subków. Mam nadzieję, że masz zabawę dobrą podczas naszej partii. Wieża. Fila. Ty się skup, Brusie. Dawaj król. Ale czekaj, no, daj mi pomyśleć. Wiem, mówiłeś, szukam sobie ruchu. No to jest trudna pozycja. Ja już tu policzyłem 6 ruchów, mam nadzieję, że też dasz radę. Mogę cię nawet po kojeszach później podszkolić w tym ewansie. No będzie spoko. Kurczę. Z chęcią wezmę lekcję. Czy on lotniskowiec? Na szerszenia. Szerszenik dla ciebie. O nie. Czekaj. No dobra, Krecik, kochany mój streamerze, ostatnio już pterodaktyle. Brusik, tak, pamiętasz jak jaka jest główna idea Evansa? Co my chcemy... Pterodaktylek dla ciebie. I koniec, chłopaki. To nie jest... Nie robiłem tego atencyjnie. Widzowie, koniec. To jest zabawne. Raz k***a. I więcej nie robimy, bo to wstyd. Była, widzowie, chwila fajnej zabawy. I was przepraszam, chłopaki. Dobra. Gracie czy nie? No stary, cicho. No. Niech myślą, niech się skupią. Jakiś ty taki niecierpliwy poganiać przeciwnika? To jest tak, jakbyś siedział i kopał go pod stołem, żeby ruch zrobił. Niech się zrelaksuje, pomyśli. A grałem kiedyś z takim skurczynem, wiesz? Że cię kopał? I rozkręcił długopis i grzebał w nosie. Pamiętam go. O skurczyn. No. Tak powiem. Na mistrzostwach Polski lat 14. Jak to dzieciak jakiś. No ja też byłem dzieckiem, miałem 14 lat i on miał 14 lat, nie? Ty pokojesz chyba premów od razu, nie? Hetmanem. Każdy to zagra. Primów. Ale jaki pewny. Hetman. Król. Hetman. Mamy to! Brusik! Znaczy
Znaczy, teraz widzę. Ja pierdolę! Wybacz, Bartek, przepraszam. Easy, easy. Stary, spoko. Bartek była giga ciekawa. Pokochaj szachy, to... Gramy tak. Moment. Ja wyzywam pokochaj szachy, tak? Nie? Teraz no gramy tak, oni się wyzywają. Okej, czyli tak. Jestem z Brusem. Pada wieża, tu koń, bicie, bicie. Lejtą, czy można ze mną zagrać? Tak, mamy mata w 11, więc jest git. Tylko musisz pomyśleć, Bartek. Chcieliście mieć hikaru w Polsce. Policz i kup się. Mamy to. A ty myślałeś o tym, żeby zostać streamerem tylko szachów i zmienić nickname na Random Move TV? Tak serio? Random Move TV. A ty nie pomyślałeś, żeby sobie zmienić na nick, nie wiem, XN Toronto? Dobra, zamykam mordę. Brusik, jak ja cię lubię. Ładnie. Dospermionie. Pionek? Okej. Okay. Dobra, czekajcie chwilkę, sekunda. Siema M-King, witam serdecznie. No jakaś tam myśl jest, ale czy skuteczna? Ty masz ten beatbox za punkty? Nie. Z tego czasu do czasu. No ja mam nick Random Bruce. No skąd się ten random wziął w niku, tak? No nie jest on losowy. Dobra. Bruce, nie graj tak szybko. Na razie idziesz dobrze, ale nie graj tak szybko. No dobrze, ale nie wyzywaj mnie już. No dobrze, przepraszam. Oj. No ty wymili dla siebie. Ja ciebie też przepraszam w takim razie. Nie no, ale za co? Za to, że głupoty w szachach? Co ty? No przepraszam ciebie też, ja cię bardzo lubię. Ja ciebie też, no dobra, gramy? Oddałbym nerkę za ciebie, jakbym musiał. Przestań, kurde! Dobra! No, koń. A, twój ruch, mówisz. Czekaj, bo tu no, Bartek, wiesz, za pół roku zadzwonić czystą nerką, to jeszcze aktualne. Na te ruchy hetmany muszę uważać, bo już jednego dzisiaj podstawiłem. Wiem. Pionek? Okej. Okay. Good move. Jakby... Spoko, Bruce. To się wyklepie, nie? To się wyklepie. No nie, spoko, serio. Miałem na myśli piona na C albo na E, ale okej. Okay. Ty masz 200 IQ, bo jakby zbił tego hetmanem, to byśmy grali wieża 1. Dobra, nie, inaczej. I tak byś tego kurwa nie zauważył. Wieża? To ja się doszukałem geniuszów twoim... twoim imieniu. Czekajcie, jak jeszcze stream element się szybko odgarnę. Pionek, może zagrasz tego, którego ja chcę w końcu. Moment, bo nie słyszę. Koń? Pionek. Ten, który ja chcę, od trzech ruchów. Bo mam genialny plan. Dziękuję. Ten ruch jest za każdym razem tak samo chujowy, ale teraz rekordowo. Ale obronił pionka. Nie no, nie możesz tak mówić. Dobra, może będziesz miał mnie za szaleńca, nie? No. Hetman. Dobra, tak, jego szaleńca to ja lubię. Świetny ruch. O kurwica, nie widziałem tego. Ja też. Kubica? Nie! Ej, szczerze, ja myślałem o B6 Hetman, ale to jest zajebiste, słuchaj. Ej, stary, to jest genialne! Jakby połączenie waszych wielkich umysłów. Był powiedziany ruch, bo nie słyszałem. Hetman. A, dobra. I koń primo. Jasne. Kapitanie, zwrócimy wszystko, co trzeba. I flaga. No, słusznie. Nie no, tu podwaliłeś, no. Możemy te partie przeanalizować na naszym coachingu. Dobra, słuchaj, bo zgaduję, że ty chcesz już palić gumę, tak, widzę, że aż... Tak, no, tak, trzymaj tak, się, mordo, dzięki za kontakt. Bardzo wesoło było. Fajnie było, możemy powtórzyć. Tak, bardzo się dobrze bawiłem, jak będziecie mieli ochotę jeszcze poćwiczyć, to ja bym poćwiczył.